Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Flatout 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy Street Sprint Cup, no i muszę Wam powiedzieć, że zgodnie z nazwą tego turnieju wszystko idzie w trybie ekspresowym. Po prostu jestem zdumiony, że to idzie tak szybko i chyba jeszcze bardziej jestem zdumiony, że to idzie aż tak łatwo. No ale jak wiadomo, tutaj tuning naszego Grzmotozorda przynosi naprawdę takie dobre i pozytywne rezultaty, tak więc kochani, żeby nie przedłużać, tor czwarty z czterech, Downtown 1, przewij się przez miejscowe centrum handlowe i jedź na skróty przez tylne uliczki, unikając porządniejszych dzielnic biznesowych. Ok, dwa kółeczka, więc ciśniemy. Tak więc podejrzewam, że podczas tej tutaj trasy nawet się porządnie jeszcze nie rozgadam, bo naprawdę dwa kółeczka, chociażby nie wiem jak były długie, no to przy tych autach, przy tych osiągach po prostu no przelecą moment, chwila. Tak więc szczerze powiedziawszy mam obożęciu, co ja tu teraz za kombo złapałem. Oczywiście Jack. Naprawdę zauważyłem, że Jack, czy ja jestem pierwszy, czy siódmy, kiedy tylko jedzie przede mną, to on robi wszystko, żeby mi zaszkodzić, nie? Okej, okay, walniemy w niego. A co tam? Się będę szczypał. Chociaż szczerze powiedziawszy mam delikatną ambicję, żeby zdobyć w tym turnieju całym, ogólnie w tych mistrzostwach, komplet zwycięstw. I być może nawet się to uda. Dobra, bo tutaj nawywijałem już sporo. Ale jeszcze... O, Sofia. Jak zwykle. No i Jack, jak zwykle. Matką bojowa teraz 1000 na godzinę. Syk, delikatny skok. No ale się teraz zawinąłem jak precel normalnie na tej lampie. I coś czuję, że jak tak będę jechał, to nie zdobędę pierwszego miejsca. Trudno. Wystarczy mi w sumie trzeciej, tak mam kosmiczną przewagę nad resztą zawodników, więc luz. Tylko wiecie, no nie chciałbym, żeby mi aż tak mocno tutaj odskakiwali moi przeciwnicy. Ale tu się zrobiła, co to za kotłowanina jakaś. Jasny gwint, dobra, przebiję się przez wszystkich nara. I już Sali spadła z rowerka. I nawet jeszcze pierwsze kółko nie minęło. Co wy gadacie, koniec świata. Okej, okay. No Jack widzę jeszcze świruje. Ale to chyba długo właśnie nie potrwa. Dobra, nara. Jestem drugi, Sofia pocisnęła też ostro do przodu. Całe nitro wykorzystałem na tą prostą. Ale jak nie na prostej, to kiedy, nie? Okej, okay. No Sofia jest tutaj do dogonienia, bez większych problemów widzę. Z tym, że ona ma też czasami kosmiczne wręcz przyspieszenie. Masakra, co ona tu w ogóle robi? Przecina wszystko jak jakaś lokomotywa po prostu. Czy cokolwiek innego. Ale w sumie się nie dziwię, bo ma auto tych samych gabarytów co ja. Więc to nic dziwnego w tym nie ma. Okej. Oj, Jack, odpadłeś. I no, muszę przyznać, że ja miałem w tym dużą zasługę, bo ja go trochę tam pokancerowałem w pewnym momencie. Więc możecie mi wierzyć albo nie, ale teraz się tak szczerze i mocno uśmiechnąłem. No przykro mi, Jack. No nie można brykać bez przerwy. Czasami trzeba tego brykania po trasie konsekwencje ponosić. No i ty je poniosłeś. Przykro mi bardzo. Cyk, zawinę się na lampie. Na szczęście tym razem nie. Ale ledwo co tu wymanewrowałem. Okej, okay, tutaj widzę, że Sofia troszeczkę spowolniła. Ale tylko na chwilę. Chyba, że znowu tam się coś nawywija przed tym centrum handlowym. Wtedy może ją dogonię. Zależy jak ona tutaj przejedzie, czy gładko, czy nie gładko, ale chyba przejechała gładko. A ja nie przejechałem zbyt gładko, przestawiłem pół parkingu po prostu. Więc wszystko wskazuje na to, że będę drugi. Ale nie mam zamiaru się podać bez walki. O nie, na pewno nie. Więc troszkę sobie przyspieszmy. Ajajaj, to było słabe. Nie przyspieszyłem, tylko się spowolniłem. No trudno się mówi. I w sumie mam przypowiastkę, co to się dzisiaj stanęło podczas mojej jazdy, ale to o tym opowiem, gdy będzie jakiś dłuższy wyścig, żeby się móc rozgadać. No i okej, kończymy. Pięknie. Ciekawe, ile ja dostanę za wywijanie, bo wywijałem sporo na trasie. Dobra, drugie miejsce, mniejsza z nim. 2900, nie ma co się dziwić. I najszybsze okrążenie tysiak i najlepszy kasownik drugi tysiak, więc całkiem spora tutaj ilość pieniążków. Ok, 38 punktów, mega przewaga nad resztą, 9200 za zwycięstwo. I tutaj mamy darts. O, kolejne tutaj jakieś, widzę, szalone wyzwania. Ok, i co my tu mamy dalej w klasie ulicznej? Czyżbyśmy mieli tylko dwa mistrzostwa? No na to wychodzi, ale czekajcie, poza
No właśnie, poza klasą uliczną są jeszcze wielkie finały, ale to jeszcze troszkę przed nami. Tak więc co? No dobrze, nie ma tutaj się, moi drodzy, szczypać. Przed nami kolejne 5 wyścigów. Street Big Bang Cup. Okej, 10 tysięcy za zwycięstwo, ale chwileczkę, stop. Mam 21 tysięcy w kieszeni, więc szybciutko lecimy do warsztatu modyfikacji. Czy z silnika coś tu jeszcze wykręcę? Nie chcę tyle siły tracić, więc nie. No tutaj bym troszkę siły delikatnie stracił, ale bym dostał więcej przyspieszenia i prędkości. Wezmę to, ten wyścigowy zestaw turbo. Mamy jeszcze 14 koła. Tu mamy wszystko już wykupione. Rury wydechowe komplet, dobrze. Zawieszonko. Tu mi trochę brakuje. O, ale tu mi ile sterowności to da. 11 koła, ale warto. Biorę. Okej. No i chyba nic więcej tu nie wykupię. Czy za 3400 jestem w stanie wykupić coś chociażby z opon czy z hamulców? Mam tu wszystko wykupione, okej. A z karoserii? 9000 to nie, 4000 to nie. Okej, czyli w sumie no nic więcej nie zakupię, ale przynajmniej moje autko teraz będzie troszkę lepiej przyspieszać i troszkę będzie bardziej sterowne, więc super, grzmotozor na propsie. Tak więc co, Street Big Bang Cup przed nami. 5 tras, 4 okrążenia pierwszej trasy, Midwest Ranch 1. Tor wyścigowy prowadzący przez obrzeża Wielkiego Rancho, trasa zabierzecie na wiejskie drogi otoczone przez maszyn rolnicze i belesiana. Jedziemy, moi drodzy. Moi drodzy, jedziemy i cóż to się dzisiaj przydarzyło na trasie. Musiałem, moi drodzy, jechać do wuja, oddać mu taki duży młot, taki wiecie, młot udarowy, to chyba tak profesjonalnie nazywa. Musiałem tam parę rzeczy poskuwać u siebie i musiałem mu ten młot oddać. No i okej, wracam do domu, wuja tam mieszka ode mnie 10 kilosów, więc wracam do domu, jadę sobie spokojnie tam 90, wszystko przepisowo, elegancko, jak się należy. No i wyprzedza mnie jakaś tam kobitka w Golfie, chyba nawet czwórce, więc legendarny Golfik. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie wyprzedzała mnie na podwójnej ciągłej. Mi tam oczywiście mnie to nie ziębiło, nie parzyło, tylko że wyprzedzała mnie na podwójnej ciągłej, a przed nami było takie jakby taka wysepka, tylko nie była wysepka autobusowa, tylko wysepka po prostu taka typowo dojazdowa, gdzieś taka rolnicza, tak? Żeby sobie tam mogli, nie wiem, dojechać na pole, czy nawijać ciągnikiem, cokolwiek innego. No i tam były takie krzaczory i co tylko, no i z tych krzaczorów, kiedy ta kobitka mnie wyprzedziła, o matko Jack, co ty świrujesz? Kiedy ta kobitka mnie wyprzedziła, wyłoniła się ręka pana władzy, no i bęk. Kobitka złapana. Tak więc mijałem ją, no i akurat właśnie do niej podchodzili tam policjanci, no i podejrzewam, że bez mandatu się nie obyło. Tak więc taka to historia z dzisiejszego dnia, na bieżąco, na gorąco. Ale widzę, że Jason tak poleciał ostro do przodu, że ja już go nawet nie dogonię, nie jestem w stanie. Ostro pojechał tu, ostro, nie powiem, że nie. Matko, ledwo co wylądowałem. To gdzie on tutaj jest, że on tak daleko pojechał? Masakra jakaś, znowu Sally spadła z rowerka. Ale gdzie jest Walker? Jasny gwin, ja go w ogóle nawet nie widzę. To musi mieć kosmiczną wręcz przewagę. Masakra. No trudno się mówi, najwyżej będę drugi. Z racji tego, że to jest 5 albo 6 tych tras, więc tutaj się tym nie przejmuję specjalnie. Okej, cyk. Tutaj też na luzaku, na luzaku. Dobra. No jest tam gdzieś, mi zamajaczył przez chwilę za zakrętem, ale jest kompletnie poza moim zasięgiem. No oczywiście drugie miejsce mnie jak najbardziej urządza, z tym, że wolałbym, wiadomo, być pierwszym przy pierwszym wyścigu w mistrzostwach. Wyląduje. Dobra, udało się tutaj wylądować. I cyk. Lecimy. O, tak. Dobrze. Zakręcił się mocno. I to jest moja szansa, ale poszedł naprawdę do przodu na samym początku jak dzik. Okej, tutaj widzę, że Katie tak słabo jedzie, że ją wyprzedziłem prawie, że okrążenie, więc grubo. Chociaż podejrzewam, że Walker jeszcze tutaj nie powiedział ostatniego słowa i będzie próbował mnie z tej pierwszej tutaj pozycji wytrącić. I delikatnie będzie próbował mnie zdeklasować, ale wydaje mi się, że zabraknie mu już czasu na taką
roboty i na takie przedsięwzięcie. Chociaż kto wie, no może jakoś tam magicznie przyspieszy, ale wątpię. Dobra, tu sobie jak zwykle przeskoczymy. Tak jest. No i wyprzedziłem chyba dziołchę o okrążenie. Tak więc grubo. Dobra, przyspieszmy, bo już więcej tego nitra nie wykorzystam. Pięknie, pierwsza trasa znowu zwycięska. To mi się podoba. Za wywijanie 400 może być. Okej, Sofia Martinez dostała wszystkie chyba możliwe praktycznie osiągnięcia, więc nieźle. Pięknie, pierwsza trasa objechana bez problemu. Okej, no i tor numer 2. Desert Scrap Yard. Ściga się dookoła starego wojskowego cmentarzyska samolotów i przejeżdża przez opuszczone hangary. Trzy kółeczka przed nami, jedziemy. Okej, zobaczymy jak tutaj to wszystko będzie wyglądało, ale moi drodzy, patrząc na to wszystko takim lekkim okiem, no to wydaje mi się, że zbyt wiele z tego flat outa nam już nie zostało. Raptem może ze 3 odcinki jeszcze, więc fajnie, znaczy nie fajnie i fajnie, bo w gierkę gra się przekozacko, więc troszeczkę smutek, ale jest to też gra, która bardzo mocno relaksuje, naprawdę jest to świetny relaksator. Gdzie ja tu wjechałem do tego samolotu? Ja, o matulu, co ja tu kręcę? Dobra, czas nadrabiać straty. Cyk. Dobra. Dobra, Jacka tutaj wywalimy z toru, albo i nie. Nie było tak prosto. Oczywiście belkę wziąłem sobie, no bo tak. Jakby ktoś chciał mnie wyprzedzić, to mu walnę tą belką po prostu w ucho. Dobra, 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 spokojnie, to dopiero pierwsze kółko. I widzę, że to kółko jest takim typowym praktycznie prostokątem. To jest dużo takich prostych odcinków i zakręty po prostu tam. Cztery w lewo czy w prawo i to wszystko, cała trasa. No i tutaj mój, ojojojojojo, mój grzmotozord jest nadzwyczaj mocno obity, jak na pierwsze kółko, no ale no po takich fikołka, no to się nie ma co dziwić. Dobra, tutaj przyspieszmy delikatnie. No, czy ja Sofię dogonię? Pytanie za 100 punktów. Być może to się uda, być może nie. Dobra, nara. Tak, Sally niestety musiałaś zostać zdeklasowana. No i teraz gonimy Sofię, jak zwykle. Z tym, że no może mi to zabraknąć delikatnie czasu na taką zabawę z Sofią, no bo jakby nie patrzę, zostało nam tylko jedno kółeczko. A okrążenie pokonujemy w niecałą minutę, więc muszę się tutaj konkretnie sprężyć. Okej, znowu jakieś tutaj niepokorne, o matko, niepokorne manewry. No to już chyba mogę zapomnieć o pokonaniu Sofii. Chyba że ona też zrobi coś głupiego, ale wątpię. Tak więc podejrzewam, że tamci jak przyspieszyli, matko jedyna. Co znowu Walker dokazuje, no to nawet nie próbuj. Ja tutaj mam zamiar dowieść to drugie miejsce bez większych problemów. Z tym, że no muszę popełniać troszkę mniej tych błędów moich. No ale tak zawsze ze mną jest, że kiedy się tutaj troszeczkę poluzuje na trasie, kiedy gra troszeczkę odpuści, no to ja się czuję zbyt swobodnie i wtedy popełniam dużo takich głupich błędów. Ale się udało. Drugie miejsce może być. Spoko luz. Nie ma tragedii. Stówka za wywijanie. Troszkę skromnie, ale jestem, no tylko 2 punkty nas dzielą między mną a Sofią, są tylko 2 punkty, więc trzeba ją będzie trochę zdeklasować. Okej, Moto Raceway 1 zawiera długi górski tunel i widok na większe z dwóch jezior. 4 kółeczka, ale jest to krótka trasa, więc jedziemy. Okej, zobaczymy co będzie teraz. Będę musiał tutaj z Sofią pogadać po swojemu, z tym, że czy ona tutaj za daleko mi znowu na początku nie ucieknie? Też tak się może zdarzyć. Tędy. To jest fajny skrócik. Ten skrót właśnie jest akurat jeden z tych fajnych skrótów. Kto tam tak poleciał? Jasne, u matko jedyna. Kto tam tak poleciał? Dobra, nara. Aż dziwne, że go tutaj nie wykopyrtłem, tego Jacka. Przecież tak ma wielką furą, to powinno mi to przyjść bez problemów. Ulala. Dobra, ale niestety Sofia jest przede mną znowu. Przeskoczę. No, skok był spoko, tylko że lądowanie było takie nie do końca miękkie. No i cyk, pierwsze kółeczko już z głowy. A Sofia jest trzecia, mam nadzieję, że tak zostanie. No co wy mi tu... Matko jedyna.
Tak już dobrze szło, no. Dobra, ale spokojnie, nie ma tragedii, ale powiem wam szczerze, że takiej akrobacji dawno nie było. O matko, piąte miejsce, co wy gadacie? Dobrze, byleby przed Sofią być. Okej. Ajaj, ale walnąłem gonga. Niepotrzebnie. Jack, jak tak dalej będziesz jeździł, to czuję, że ty za długo tutaj nie pociągniesz. Ale mi jakoś ciebie w ogóle, chłopie, nie żal, więc no, mówię to z lekkim sercem. Dobrze, znaczy nie jest dobrze, bo jestem dopiero trzeci. Okej, zmieszczę się lekko. I teraz za nimi ganiamy. Ktoś tam się poturlał? Nie, to jakieś randomowe autko, które stało gdzieś tam z boku. No, jeżeli Sofia będzie teraz dwie pozycje przede mną, to ona obejmie prowadzenie w kwalifikacji ogólnej. A tego bym nie chciał. Dobrze, już ciebie mamy na razie z głowy. No i gonimy Sofię teraz w takim razie. Tylko, że ona coś tak dziwnie i niepokojąco nie popełnia błędów. Więc to mi się nie za bardzo podoba. Dobrze. No już tutaj nie pojadę, bo mi się nie udało skorzystać z tego skrótu. Trudno się mówi. Żyje się dalej. Dobra, ganiamy za nią, nie ma co czekać. Później już okazji ku temu nie będzie. Oj, cienko to widzę. No czyli jeżeli będę teraz drugi, ona pierwsza, to będziemy mieli ex aequo pierwsze miejsce. Chyba, że tam się dalej coś stanie, ale jeżeli ona wybrnie z tego jednego, to jest skoku, no to jest już po zawodach. Chociaż Nitro jeszcze coś nie dogonię jej, nie jestem w stanie, nie ma takiej opcji. Trudno, drugie miejsce. No będę musiał na nią tutaj jakąś radę znaleźć, jakiś sposób. Okej, 200 za wywijanie i 500 za buldożera. No marna to, że tak powiem, nagroda, bo jesteśmy ex aequo pierwsi z Sofią. Water Canal 2, najdłuższa trasa wiodąca przez kanał, zawiera przejazd przez parking, kontenery i kompleks budynków miejscowej kolei. Trzy kółeczka przed nami, tak więc jedziemy. Okej, no niestety Sofia, słuchaj, teraz jesteś na mojej czarnej liście. Więc ja tutaj muszę zrobić wszystko, żeby ci coś jakoś gdzieś zaszkodzić. I się postaram, żeby tak się właśnie stało. Dobra. Okej, tak może być już od samego początku. Wy tutaj próbujcie szczęścia, ale ja wam na pewno tutaj zadania nie ułatwię. Ulala. Sali, jakżeś ty nawywijała, całkiem nieźle. Dobrze. Tylko, że znowu Sofia już jest druga i to mi się nie za bardzo podoba. I próbuje mnie tutaj wypchnąć gdzieś. I zaraz jej się to pewnie uda. No i się udało. Chociaż nie do końca, bo ona też jest, widzę, trzecia dopiero. To tam czwarta. Ale to marne pocieszenie, bo jestem szósty. Więc też słabo. Oj. Skasowałem kogoś? To przepraszam, nie chciałem, ale się nawywijało. Matko jedyna. Dobra, ale mniejsza z tymi pomniejszymi zawodnikami. Ja tutaj muszę polować na Sofię. Cyk. Czwarte miejsce mi tu w ogóle nie urządza. No muszę ich ganiać, no nie ma takiej opcji, że nie. Jedziemy i tyle. Oni gdzieś tutaj mają taki fragment, że zwalniają. Oj, dobra. O, tak. Sofia, troszeczkę coś ci widzę, nie idzie. Mnie to cieszy. Okej, cyk. Dobra, troszkę nitra. No i czwarte miejsce to trochę słaba opcja. Ale żem teraz się skrócił. To było naprawdę inteligentne. Nie, Sofia, nie tym razem. Sorry, ale... No tak dalej nie będziesz. Ty będziesz mnie wyszedł tutaj deklasować i mącić mi tutaj w moich planach. Tamtych dwóch też się przepycha mocno, więc jest nadzieja, że nie będzie źle. Dobra, widzę, że Jack wypadł z obiegu. Okej, i jakoś się z bólami, ale udało. No ale Sofia znowu milion na godzinę. No muszę coś tutaj z nią zrobić. Gdzie ja tu wjechałem, matko? Matko jedyna. No nie wiem, czy tego wyścigu nie będę musiał powtórzyć. Bo zaczyna to wszystko iść nie do końca po mojej myśli. Więc średnio, albo teraz zaczyna iść po mojej myśli. Tak ma być. Grunt, żeby Sofia była jak najbardziej z tyłu i to już mi robi robotę. Bo Walker się na razie nie liczy w tym rozrachunku.
Więc może być pierwszy, nie zależy mi na tym. Jack, proszę cię, nie przeszkadzaj mi ten jeden raz. Ten jeden raz spłyń. Nara. I skończyło się rumakowanie. Chociaż nie na długo. Ale grunt, żeby oni sobie tam właśnie ta dwójka, Jack i Sofia, między sobą mocno rywalizowali, to ja wtedy to wykorzystam. O, tylko że Sofia znowu pojechała milion na godzinę. No, nieźle, nieźle. A tu dostaje takiego speeda, że to jest aż przerażające momentami. O matko, matko, nie ujadę. No i tak to teraz skiepściłem, no nie, no muszę powtórzyć wyścig. O matko. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo to nie idzie, ja bym sobie tego życzył. Sofia, ja bym tak teraz się obrócił. O tak, 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 tak. Ale widzicie, no nie idzie jej obrócić czasami. Dobra, o i o to chodziło. I o to mi się rozchodziło właśnie, żeby na samym początku jej nabruździć. I sobie spokojnie jechać. I tak ma być do końca wyścigu, tak sobie tego życzę. Chociaż z pewnością tak nie będzie, ale... Okej, Jack tu zaraz wyskoczy na mnie. Nie udało mu się, może to i lepiej. Ale tutaj, moi drodzy, no już tak chwaliłem, że to wszystko jedzie łatwo, gładko i co tylko. Ale jednak nie do końca. Okej, jakoś się udało. Nara. Jeszcze jedziesz? Naprawdę cię nie zdekasowałem? No co ty? Która jest Sofia? Siódma. Tak ma zostać. Tak ma zostać, tak ma być. Dobra, nitro na pełnej, a co? Mój Boże, Jack, naprawdę chciałem je wypchnąć. I ona przed chwilą była siódma, a teraz jest druga czy trzecia? No nie wierzę. Nie, no to jest jakaś masakra. Ciężko się jej pozbyć, ale będę musiał się jej pozbyć. Precz. Sofia, precz, bo jesteś naprawdę, tutaj masz ze mną na pieńku, wiesz o tym. Dobra, nara. Teraz ją znowu powstrzymam na jakieś 10 sekund. Dobrze. Zapatrzyłem się na kwalifikacje i... No i zaś potem wyszło, nie? Ale ze spokojem, ze spokojem. Jacka to też tam możemy wytrącić bez problemu. Z tym, że Sofia najbardziej mi tu właśnie denerwuje i będę to powtarzał jak mantrę. Sofia, 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 Sofia. No ale... No jest mi cierniem w boku, solą wokół i... Jest wszędzie wokół. Dobrze. I krąży nade mną jak sokół. Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Co ona tutaj teraz ze mną zrobiła, to jest koniec. No nie, teraz się zagrzałem już, nie? Teraz się zagrzałem mocno. Dobra. Może się jeszcze uda tutaj zdeklasować. Z tym, żeby tylko mi nie przekazali właśnie ci przeciwnicy tutaj inni, nie? O, właśnie. No. Dziękuję. I Sofia, dostałaś to, na co zasługiwałaś. Takiego solidnego po prostu strzała na odmulenie, żeby ci po prostu wybić z głowy te wszystkie twoje aspiracje, żeby ze mną zwyciężyć. Na pewno takiego czegoś nie będzie. Zapomnij. Kręcisz się, świrujesz, wariujesz na tej trasie, przeszkadzasz wszystkim, więc spłyń. Tutaj sobie delikatnie wejdziemy w zakręt. Okej. Jack zostaje pokonany. No, jak mi przykro, jeszcze tylko Sofię wykończy, byłoby spoko. Sightler tak samo spada z rowerka. I to jest ostatnie kółko, moi drodzy. Więc trzeba tu się delikatnie skupić. Która jest... Sofia jest trzecia. Mhm. Jakby została trzecia, byłoby naprawdę elegancko. Tylko czy ona teraz nie dostanie jakiegoś ultra turbo speeda, to ja też tego nie wiem. Dobrze. Tutaj delikatnie. Zaraz sobie przyspieszymy, bo mam full nitro. Okej, nitro na pełnej. Walker spadł z rowerka. Trudno, zdarza się. No niezła teraz jest deklasacja. I dewastacja. Dobrze, pięknie wykorzystane nitro. Naprawdę to w tym momencie dobrze spożytkowałem. Okej, cyk, wąską uliczką. Super, hamujemy, hamujemy, hamujemy i... No i wjeżdżamy w glory, w chwale, jako pierwszy. Cyk. Super, wreszcie się udało. Uff, masakra. No i Sofia jest trzecia, więc pięknie. 1700 za wywijanie. Najszybsze okrążenie i buldożer, dodatkowe 1,5 koła. Okej, 4 punkty przewagi nad nią, więc ona teraz może mieć nawet drugie miejsce. Właściwie ja mogę mieć drugie, ona pierwsze, więc na pełnym luzie. Okej. Timberland 3. Ta okrężna droga prowadzi przez bujno
zalesione doliny i przebiega przez główne tereny wycinki. Ok, 4 kółeczka, tak więc jedziemy. I szczerze powiedziawszy, liczę na to, że w końcu ta trasa będzie troszkę łatwiejsza i mniej inwazyjna niż ostatnia. Tak więc, moi drodzy, teraz spokojnie mogę być drugi, Sofia może być pierwsza. Na pełnym luzie. Na pełnym luzaczku. Więc jedziemy znowu takie gęsto zalesione tereny, tu w tle jakieś ośnieżone piękne góry. Więc piękne tutaj okoliczności przyrodnicze i widokowe i co tylko. Dobra, i teraz tak, aha, tutaj ten skrót, ten wybieramy. Ten mniej zły. I Sofia jak zwykle ciśnie jak szalona. Oj, ledwo. Ale ja tak nisko nie mogę tutaj jechać, ja muszę być co najmniej jedną pozycję tylko za nią. Ale Sofia widzę, że się pogubiła mocno. Więc nara. To mi się podoba. I tak to możemy jeździć, tak to możemy wywijać. Bo ja widzę, że oni naprawdę tutaj im więcej dostają tego speeda, im więcej dostają tutaj możliwości takiego raptownego przyspieszenia, no to tym bardziej oni po prostu więcej popełniają błędów i te błędy są coraz bardziej opłakane w skutkach, że tak powiem. Bo jak gdzieś tam przygrzmocą, to się potem pozbierać nie mogą. Dobrze. Ale to szanuję, moi drodzy. Właśnie za to szanuję Flatouta, że pod tym względem ta gra jest naprawdę bardzo mocno sprawiedliwa. Że nie jest tak jak w Netflix Speedzie, że my walniemy na przykład w auto, to nas obraca o milion stopni i przez pół godziny nie możemy się ruszyć. Podczas gdy nasi przeciwnicy właśnie w Need for Speedzie to walnęli w cokolwiek innego, w cokolwiek jakieś inne auto i od razu się pozbierali i wrócili właściwie bez szwanku na trasę. Tak więc tutaj pod tym względem Underground 1 jest dużo bardziej niesprawiedliwy, a Flatoucie 2 pod tym względem naprawdę rządzi. I Sofia znowu za mną, jak zwykle jak cień, jak jakaś zjawa, zmora, cokolwiek. Dobrze, ale póki co się utrzymujemy na pierwszej pozycji. Fura jeszcze nie jest zbyt mocno obita, więc dobrze to prognozuję do końca tego wyścigu. Mam nadzieję, że jakoś się to uda objechać bez większych tutaj, obić bez większego szwanku. Właśnie szwanku czy szwanku? Szwanku chyba. Tak, szwank, dobrze. Tak, język polski być trudna mowa. Dobra, delikatne lądowanko. Spoczko. Sofia się widzę wykoprytnęła, jakże mi przykro. Oczywiście Jack znowu mi tu ma zamiar przeszkadzać. Tylko, że wybrał inną trasę. Wybrał inną, jego sprawa. Dobrze, i za chwilę kończymy kolejne kółeczko. No i wszystko wskazuje na to, że te mistrzostwa ogólnie wygram, więc to mnie cieszy. I chyba zaraz sobie stuninguję furkę, bo chyba za zwycięstwo w tych mistrzostwach jest 10 tysięcy aż nagrody. A już tam coś mam na koncie, więc warto byłoby to też zainwestować w coś. Żeby naszego grzmotozorda już na pełnej bombie po prostu tutaj stuningować. Okej, tutaj cyk. No, Jack chyba... O, matko, ale jak to? Na moje konto wpadł lot przez szybę, jak ja go nawet nie dotknąłem. Ajajajajaj, nie, to nie może być prawdą, nie może, nie zdążę, ale matko jedna, który ja teraz będę? Muszę powtórzyć wyścig, no bo skisnę. Jasny gwint. Chociaż, no i tak muszę powtórzyć, dobra. Ja, no już tak dobrze szło, tak gładko, tak elegancko, ale nie, no musiało się coś pogmyrać, bo ktoś tam się musiał tego zepsuć na tym przelocie i bieda, nie? Ja się normalnie wścieknę, już, a już mówiłem, na co wydam siano, a no tak to jest. Wykrakałem, nie? Już się poczułem zbyt pewny. Dobra, więc teraz znowu jestem zły i będę was wszystkich teraz tutaj deklasował. Macie tak jak w banku, albo mnie będą deklasować. Dziady. Ale póki co jestem trzeci, no i tragedii nie ma. Oczywiście jak zwykle mam coś coś iskrzącego na garbie, dobra. Mhm, to było mega inteligentne. Tak, łachodron, to było po prostu świetne. Piąte miejsce, to brzmi dumnie, naprawdę. No, czyli to jest to, co mówiłem. Nie idzie aż tak gładko, ja bym sobie tego życzył. Dobra.
I znowu analogiczna sytuacja co przed chwilą, czyli ta trójka przede mną. Nie ścinałem za mocno, nie ścinałem, bo wpadłem na drzewo, dobra. No i nadrabiamy. Czy ja dam radę nadrobić? Wydaje mi się, że się uda. To są jednak cztery pełne okrążenia. Walker może być pierwszy, nie dbam o to. Ale to było też słabe. Dobrze. Ze spokojem. Tutaj sobie przejedziemy. Znowu te dwa skoki takie karkołomne. Chociaż tu nie było tragedii. Tutaj również. I ta wesoła dwójeczka przede mną. To przyspieszmy, żeby do nich tutaj trochę dojechać. Dobra. Już są w moim zasięgu, ale oczywiście o coś się poślizgnąłem i nic z tego nie pykło. Ale jestem troszkę bliżej niż ostatnio. Ale się normalnie zaczynam denerwować. Dobra. Mniejsza z okrążeniem. Byleby zdążyć przed nimi. O, dobrze, dobrze, że skoczyli. Po takich skokach się właśnie lubią dziać brzydkie rzeczy. Dobra, cyk. Na razie się przebiłem i jest spoko. Nie, nie, Sofia, nara. Albo i nie nara. Dobra, przejedźmy w takim razie tutaj. Dobrze. Tu znowu skok. Ledwo co się wyrobię. Nie, nie, ta trasa jest zgubna. Ale czekajcie, jeżeli ja mam 4 punkty nad Sofią, to ona może być przede mną. Czyli ja mogę być tak, ja mogę być drugi, ona może być pierwsza, dobrze. Tylko żebym nie był, wiecie, żeby ona była pierwsza, a ja czwarty, bo wtedy po zawodach. Chociaż chciałbym ją wyprzedzić, nie powiem, że nie. Zależy mi trochę na tym. Może się nawet uda, tylko że tutaj właśnie czasami tak się dzieje, że pod koniec wjadę na jakieś dziadostwo i potem macie, o, ten skok być może mi tutaj trochę to ułatwi. No, przepchniemy. Dobra. Sofia na razie została zdeklasowana i o to właśnie chodzi w tym sporcie. Dobra, jeden skok udany. Tutaj właśnie pod koniec poprzedniej próby ktoś był skasowany i ładowałem się na niego i było po temacie. Czy Walkera dogonię? No mam trochę nitro jeszcze. Czy to się uda? Próbujemy. No jest w moim zasięgu, być może pod sam koniec, uwaga. No. I kto był pierwszy? Ja czy on? Bo teraz nawet nie wiem. Pierwszy! No i o to chodzi. O to w tym sporcie chodzi. Pięknie, 200 za wywijanie. Ujdzie w tłumie. Ale moi drodzy, no jakaś przewaga. Nie wiem, która ona teraz była w tych zawodach, w tym ostatnim torze, ale musiała być gdzieś daleko, skoro jest taka różnica między nami. Tym niemniej, moi drodzy, 10 tysięcy za zwycięstwo. Soccer, kolejna jakaś specjalna impreza odblokowana. Tak więc, moi drodzy, no wszystko układa się w miarę tak, jakbym sobie tego życzył. Klasa uliczna już w 90% ukończona, przed nami tylko jeden turniej już w tej klasie. Sześcioetapowy co prawda, no ale jeszcze troszkę imprez też do ogarnięcia, jeszcze 4 imprezy. Więc tym pewnie, tym jednym turniejem i tymi imprezami będę się zajmował w następnym odcinku. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, czy dalej nasz Grzmotozord, przepraszam, będzie parł jak taran i rozbija konkurencję, no i czy koniec końców uda nam się ukończyć klasę uliczną? Tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Flat Out 2. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!